Każdy z nas, chcąc poruszyć nogą, wysyła z mózgu sygnał. Jeżeli dochodzi do uszkodzenia rdzenia kręgowego, trasa, po której biegnie informacja z mózgu do nóg, jest uszkodzona. A zadaniem tego egzoszkieletu jest stworzenie nowych dróg kontaktowania się mózgu z kończynami. To urządzenie działa dopiero wtedy, kiedy odbierze sygnały idące z mózgu pacjenta do nóg, że mają się poruszyć. I już takie śladowe napięcie wystarcza temu urządzeniu, żeby ono mogło zadziałać, ponieważ elektrody, które są przyczepione na skórze, na mięśniach, wzmocnią ten sygnał. Celem terapii jest chodzenie bez wspomagania egzoszkieletem. To może się udać pod warunkiem, że rdzeń kręgowy nie jest całkowicie przerwany. W egzoszkielecie ćwiczy też chorująca na stwardnienie rozsiane Katarzyna. Ćwiczenia regenerują jej mięśnie, co opóźnia konieczność korzystania z wózka. Mózg, jeżeli pacjent siedzi i nie jest pionizowany, nie porusza nogami, no to on uważa, że nie ma tej części ciała. Im szybciej pacjent stanie na swoich własnych nogach, tym jest większa szansa, że te sygnały, które jeszcze umożliwiają w jakiś sposób przekazywanie informacji z mózgu do nóg, że one nie zanikną, że one będą wzmacniane pod wpływem tej terapii. Okres do 2 lat od wypadku daje największą szansę na to, żeby przywrócić sprawność pacjentowi.